Gigi mi powiedział, że chce nauczyć Enzo, jak prowadzić, bo miałeś kolizję. Ej, ej, ej! Jest godzina 13, a ja trochę się chowam w sypialni, bo przyszedł znowu taki moment, że czuję, że nie daję rady. Mianowicie Enzo bije swoją młodszą siostrę i też doszło do tego, że codziennie są skargi, że Enzo i jego starsza koleżanka, w sensie jakby oboje są najstarsi, ona ma chyba około 2,5 roku, Enzo ma już 3 latka, biją inne dzieci, drapią, nie pozwalają im się bawić, takie gnębienie. I jest mi z tym tak ciężko, bo ja sama byłam gnębiona w szkole i jakby nie rozumiem, skąd to się bierze i jakby pojawia się tyle myśli w głowie, gdzie popełniłam błąd, czy to moja wina, co powoduje takie zachowanie, bo dosłownie Zoe dzisiaj stała na skraju kanapy, gdzie Enzo w ogóle miał prawie koniec swoich zabawek i nic tam nie robił. Zoe sobie po prostu podeszła, on nic tam nie robił. A on nagle podchodzi i ją tak z biodra, z całej siły. Ona upadła, wiecie, ona nie potrafi jeszcze chodzić. I jak sobie radzić w takiej sytuacji, gdzie no... Jest to takie smutne i takie ciężkie, bo wiecie, to są wasze dzieci i ciężko stanąć po czyjejś stronie, ale no ewidentnie Enzo tutaj jest tym gnębiącym i trochę mnie to przeraża i przerasta. Co robisz? Szkolerować? Maser dać. No mamy usiąść. Powiedz mi, co to jest z tym biciem? Dziękuję. Napisem Ezo. A tato oglądał auto. Zoe przeszkadza? Ja. Zy nie dał. Ale Zoe, to jest twoja siostra. Musicie razem się nauczyć żyć ze sobą. To nie jest tak, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Jesteś starszym bratem i to... Nie chcę dawać moje pisek. Że jest smutny, bo wczoraj Zoe ci nie dała pisaka? Nie. A co? On miał. Miałeś pisaka? Nie. I co się stało? Tata dał. Tata ci dał? Ja. I co się stało? Zoe... On był z pisekiem. Zoe on zrobił. Czemu biłeś? Pisekiem. Pisekiem? Ja pisekiem. Ale dlaczego? Nie. Przeszkadzała ci. Patrz. Kilka dni temu tak naprawdę się to zaczęło tak grubo, bo wcześniej były sytuacje, że jakieś tam sprzeczki były, ale to było tylko krzyk. I teraz się pogorszyło. Wydaje mi się też, że koleżanka w żłobku dała mu trochę odwagi, żeby robić gorzej, bo wiecie, razem jest raźniej. I powiem wam tak, Enzo za 2 tygodnie idzie do szkoły i bardzo się z tego cieszę. 5 dni w tygodniu, szkoła, środa krótszy dzień, ale będą tam starsze dzieci i wydaje mi się, że trochę jego... bycie takie hop do przodu i bycie po prostu tą osobą, która gnębi, się przystopuje, bo będą większe dzieci i będzie czuł respekt. A póki co musimy sobie z tym radzić i powiem wam jedno, nie jest łatwo. Sama jak teraz o tym myślę, mam ciarki, bo jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja i już wcześniej słuchałam o tych rzeczach, bo wiedziałam, że no coś takiego może się wydarzyć. Do tej pory było idealnie, w ogóle nie był zazdrosny, żadne takie akcje nie miały miejsca, a teraz się zaczęło i to grubo. I to tak, że ciężko jest nie krzyknąć, żeby przestał. A wiem, że się nie powinno krzyczeć w takich sytuacjach, tylko mówić tak, wiecie, cichutko. Co jest, Enzo? W ogóle co to jest za bałagan tutaj? Co to jest tutaj za bałagan? On oglądał karton. Ten pisek. A rysujesz sobie w książeczce? Ja. A te tutaj, te? Ten młotek? Ta karetka? Okej, spodenki to mama, ale cała reszta? I co to, ten kawałek ciasteczka, okruszki? Chyba czas posprzątać, ten co? Moje gali, kipinne. Tak, moje, twoja bluza. Moje bluza, nie Zoe bluza. Nie Zoe, oczywiście, że nie Zoe. Nie.
bluza. Musiałeś zaznaczyć, prawda? Za duży za jej bluza. Za duży na nim, tak. Kiedy ma za jej mała bluza. O, tak się martwisz o siostrzeczkę. Zoe ma bluzy, kochany. Ja. No. Mały przerywnik, robię surówkę do obiadku. Wczoraj robiłam duszone schaby. Ja totalnie się nie znam na nazwach mięsa, ale wiem, że to jest na pewno schab i że jest taki duszony, bez żadnej panierki, bez niczego. No, w sosiku. I dzisiaj do tego robię surówkę spora. Wczoraj jedliśmy z buraczkami, dzisiaj robię surówkę spora. Dwie marchewki, jabłko, majonez, sól, pieprz. Jest super. Taka, wiecie, świeża, domowa surówka. Do tego daję trochę soli, trochę pieprzu. I majonez. W Belgii i w Holandii zawsze na początku miałam problem, żeby znaleźć dobry majonez, ale teraz wiem, że ten właśnie z Calvé jest dobry. No, powiem wam, że myślałam, że wyszło mało pora, ale jest tak w sam raz, serio. W ogóle to jest ten podkład, o którym mówiłam chyba w poprzednim filmiku, że go zamówiłam. I powiem wam, że póki co jest sztos. Jedyny problem jest taki, że zamówiłam za jasny odcień, jak pewnie widzicie, ale go sobie testuję. I myślę, że sobie zamówię jeszcze ciemniejszy odcień, bo naprawdę jest super tani, super się utrzymuje. Nie mam od niego żadnego uczulenia, pryszczy, nic. Jest cudowny. W tym świetle tak bliżej okna na pewno bardziej będzie widać, że mam dość białą tą twarz. Nawet Gigi mi powiedział, że jestem dość jasna, ale sam podkład w sobie jest cudowny. Serio, gdzie ja pracuję fizycznie, naprawdę on mi się zmywa, wydaje mi się, że mniej niż Estée Lauder, tak więc bardzo, bardzo dobry znak. Enzo ma teraz taką fazę, żeby robić bazę. Non-stop jest baza tutaj ze stołu zrobiona. Gigi wczoraj właśnie tak zrobił, że naciągnął kocyk i Enzo się to bardzo podoba. I już płakał, że ja mu nie chcę tego zrobić, a ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Enzo, to jest trochę niebezpieczne. Hej, nie wchodzimy na stół. Enzo. No i co teraz? No, nie rób tak więcej, okej? Tu się obudził w międzyczasie. Kto tu się obudził w międzyczasie? Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza drzemka zaliczona? Fajnie się spało, co? Trochę pospałaś. Ja? Daj smoka. Cześć. Ta za to zawsze zadowolona. Jezu, Jezu, już cię biorę. Już cię wyciągam stąd. Chodź, kochana. Zjadłabyś coś pewnie, co? Chodź. O-o. Czyż byś zrobiła bombę w pampersie? Bomba? Jezu, co ty robisz? Teraz masz taki wiek, że mi ciężko ogarnąć, co ty byś zjadła. Że już nie chcę jeść słoiczków, nie chcę jeść papek, ale też jeszcze nie jest tak za bardzo za kawałkami. Mamy problemy małe. Mamy małe problemy. Co? Bardzo cię interesuje, co? Ten tripod. I pop. Nie ma. Możesz pomachać. Hej! Zobaczcie, jaka ładna pogoda się zrobiła, słoneczko wyszło. Dzisiaj podobno mają być 22 stopnie, a na tą chwilę nie wiem ile jest, myślę, że około 19 podobno. Ale jeszcze nie wychodziłam na dwór, więc nie wiem. Ale później mamy w planach iść na spacerek, tak więc zobaczymy. Na spacerek? Nie. Jesteś gotowy na spacerek? Z mamą. Z mamą i z tatą, czekamy na tatę, tak? Mamę czy tatą. Aha, okej, wszystko jasne.
My tu gadu gadu, a dzisiaj tak naprawdę za 15 minut będzie w domu, więc na szybko ubieram ziemniaki i je wstawiam. Myślałam, że mam więcej czasu, nie wiem skąd mi się to wzięło, myślałam, że jeszcze mam z pół godziny przynajmniej. Enzo jak zobaczył, że... Hej, Zoe! Jak zobaczył, że gotuje makaron dla Zoe, to powiedział, że on też chce makaron, że on nie chce jeść tego, co my będziemy jeść, czyli ziemniaki, mięsko i tak dalej, że on chce to, co Zoe. Tak więc dałam im makaron w tym sosie, w którym jest mięso i powiem wam, że całkiem dobre. Więc zajadają sobie. Zoe musiałam pokroić ten makaron na pół, bo malutka nie daje rady położyć do buzi całego kawałka, a po drugie muszę ją karmić, bo no nie umie do końca jeszcze nakuwać, a niepotrzebnie dała mi widelec, mogła jeść rączkami. Ale dopiero po chwili ogarnęłam, a tak to ona patrzyła tylko jak Enzo je. Pokaż jak. Wow, ale ty jesteś zdolny. Taką dużą buzię masz? To ty chyba dużo jesz. Mhm. Enzo będzie duży. Mhm. Ja. Gigi zdążył wrócić do domku, zjedliśmy, obcięłam mu włoski, przebrałam dzieci, bo były całe brudne, Zoe w ogóle wykąpałam, bo się tak uwaliła tym sosem i pojechaliśmy odebrać paczkę. Tutaj są dwie pary spodni dla Enzo. Powiem wam, że w ostatnich dniach on rozwalił, nie chcę skłamać, ale 4 albo 5 par spodni. Zrobił po prostu dziurę na kolanie. Więc bardzo się cieszę, że 2 tygodnie temu jakoś, już w sensie w poprzednim tygodniu, zamówiłam mu spodnie. Bo inaczej to by nie miał w czym chodzić, serio. Chyba muszę je jeszcze trochę zamówić, bo no zaraz idzie do szkoły, a w szkole powiedzieli, że będzie często wracał brudny, z czego ja się bardzo cieszę, ale no nie chcę robić prania codziennie. Tak więc, no, powiem wam, że byłam w szoku, jak codziennie go odbierałam z dziurą w spodniach. Dzisiaj też zrobił dziurę w spodniach i tutaj ubrał i mówi, mama, zobacz dziurka. A ja mówię, okej, ale jej już nie rozrywaj, bo nie będziesz miał co ubrać. Ma w domu 2 pary spodni. Tutaj są 2 pary spodni. Jeszcze kolejne 2 pary spodni zamówiłam, to są takie jeginsy. I myślę, że coś jeszcze by się przydało, no ale dobra, na razie luzik. A te spodnie, co tutaj są, to są z firmy Lefties. Pierwszy raz będę patrzeć na w ogóle spodnie z tej firmy, z cokolwiek z tej firmy, tak więc zobaczymy jak jakości, jak będą pasowały rozmiarowo. Może akurat fajna firma, fajną firmę znalazłam. A, i jeszcze kupiłam takie ciasteczka, kosztowały trochę więcej niż oczekiwałam. W Belgii dużo dzieci właśnie je te ciasteczka, albo takie to samo ciasteczko, bez tego jakby lukru, bezy. Tylko, że w kształcie literek. One chyba są z lu. Dobre są? Tak? Smakują. No, dlatego dzieci je jedzą. Idziemy teraz na spacerek. Zoe już jest ubrana w wózku. Tak, tata wyciąga auto. Gigi poszedł tam do piwnicy wyciągnąć auto i trochę się męczy, słyszę, bo tam jest strasznie dużo rzeczy. A Zoe jest tutaj, w ogóle ma na sobie czapkę, która była Enzo i ona tak śmiesznie w niej wygląda, bo ja totalnie Enzo w niej widzę i tak śmiesznie jest, nie wiem. A co my tu mamy, Enzo? Powiesz mi, co to jest? Auto. Jakie auto? Ma tu jest Kuki. O, pilot. O, i Kuki. Uuu, spleśniałe. Fujka. Trzeba to wyrzucić. O Jezus, zobaczcie, co tu się dzieje. To jest dramat. Trzeba to kiedyś znowu posprzątać. Hello! Gigi mi powiedział, że chce nauczyć Enzo jak prowadzić, bo generalnie tutaj jest przełącznik na pilota. I jakby, że Enzo może sam jeździć. I co? I Gigi chce po prostu Enzo nauczyć, bo tam jest też... tam jest pedał gazu chyba, czy... Chyba gazu, nie wiem w sumie. Tam coś jest. Tak, tam jest sam gaz, nie ma hamulca. Tak więc jeszcze kierownicą jak ruszać. Więc myślę, że może być fajnie. To autko jest takie super, ale... Przez to, że tutaj dużo pada i też przez to, że my, no, że tak powiem, dużo robimy i wiecznie zajęci jesteśmy, tego za bardzo nie używamy.
ale autko jest mega. Już kilka razy myśleliśmy o tym, żeby je sprzedać, ze względu na to, że po prostu no nie używamy go za dużo. Ale jednak jest takie fajne, że ciężko nam je sprzedać. Why it's not working? A. Stop. Puść! Puść! Oj. To miałeś kolizję. Ej! Enzo. Wow, Enzo. Boże. Enzo, nie. No, tak więc już wiecie, na co uważać z tymi autami. O matko, ale się wystraszyłam. Chciałam wam pokazać, że Enzo miał kolizję i wcześniej nie było tak źle. Teraz drugi raz uderzył. Oj. Rozdzieliliśmy się na spacerze, bo Gigi chciał sobie w spokoju nagrać, a to auto było mega głośne. Więc ja z Enzo wróciłam do domu, bo widziałam, że jest śpiący. I czekałam, aż wróci z mikrofonem i z paczką, żeby mogła wam zrobić unboxing, bo sama jestem turbo ciekawa. Enzo potrzebuje spodni na jutro i muszę je wyprać. Zobaczmy. Obrigada. Hope you enjoy. Uwielbiam, jak ludzie takie karteczki piszą. Też sama takie pisałam, że thank you for your order. You see? I get obrigada. Jak zamówiłam te spodnie, Gigi siedział obok mnie i mu mówię, o, z Portugalii on. Zapytaj mnie proszę, czy możemy je odebrać osobiście. Dobra. Takie spodenki zwykłe. Ej, fajne są. One w ogóle chyba są nowe, z tego co widziałam na zdjęciu. O, jest metka, właśnie. Mama! A może być tata? Fajne są, na pewno będą dobre. I think it's his size, no? Oh, nice. For sure warmer than leggings. Yeah, but no. But they are so nice, look. They are nicely finished. They are really nice, actually. I remember when he was smaller, he wore a lot like this. Jak Enzo był mniejszy, to ciągle nosił właśnie takie dresowe spodnie. Te raczej nie są nowe, ale bo, nie wiem, bo wyglądają jak nowe. Może pani tutaj odcięła ten metkę, przymierzyła na dziecko i stwierdziła, że są za małe i po prostu stwierdziła, że je razem sprzeda. To jest ta marka, jeśli nie wyłapaliście wtedy, kiedy mówiłam. I pierwszy raz coś z tej firmy zamówiłam, z tej firmy. No, pierwszy raz z tej firmy coś mamy dla Enzo, tak więc zobaczymy jak jakość, ale powiem wam, że wydaje się być super, serio, bardzo, bardzo ciepłe się wydają, w sensie jak zwykłe spodnie dresowe, chyba każde spodnie dresowe są ciepłe, nie? Dobra, idę je wrzucić do prania, żeby Enzo miał jutro co ubrać i muszę mu zamówić więcej jakichś spodni. A w ogóle jeszcze im kupiłam kurtki na Vinted zimowe. To zabiorę nożyczki na środek, żeby nikt nie zabrał. Pierwsza kurtka, jaką mam dla Enzo, to jest taka. Obie są w ogóle z Zary, mają takie fajne zakończenia rękawków. Ja pamiętam, że jako dziecko nigdy nienawidziłam takich szerokich rękawów. I też no, w takich jest cieplej, bo wiecie, wiatr nie wiewa, a tu zazwyczaj jest bardzo wietrznie. W środku jest taki powiedzmy baranek. Tak wygląda. Uważam, że jest super. Naprawdę taka, wiecie, bardzo basicowa. Widać w ogóle po tym... Ja to już wyprałam, ale jak to przyjechało, to się tak świeciło i wyglądało na to, jakby nigdy w ogóle nie była prana, nie wyglądała na za bardzo używaną. Zoe! Nie! Nie uwierzycie, co Zoe zrobiła. Włożyła rękę w nocnik Enzo. Tak, tam były siki. A to jest kurtka dla Zoe, to jest kurtka wypełniona pierzem, tak więc super. I za nią zapłaciłam mniej niż za tą Enzo, ale okej, Vinted żyje własnymi prawami. Rządzi się własnymi prawami. I no co, to jest taka zwykła kurteczka. Wydaje mi się, że jest za duża generalnie, nie wiem czy ona dorośnie przez miesiąc do tego rozmiaru. Ale jest fajna, ale jest za duża. To jest niby rozmiar, zobaczcie. Rozmiar 86, 12-18 miesięcy.
No, ale Zoe jest jednak malutka, więc dla niej bardziej 80. Też ma koszulkę 86 z Zary i ma za długie rękawy, więc tutaj na stówkę jest za duża, może za rok. Myślę, że już powinnam szukać dla niej kolejnej kurtki. No, ale fajny deal, nie? Z piątku na sobotę spałam 12 godzin i nie miałam ochoty wstawać. Dzisiaj spałam 10 godzin i też nie miałam ochoty wstawać. I ostatnio jestem po prostu tak zmęczona, nie wiem co to jest, ale jestem strasznie, strasznie zmęczona. Codziennie rano budzę się z bólem głowy i to totalnie nie rozumiem czemu. Dzisiaj mi siostra powiedziała, że może to pogoda, bo no rzeczywiście ostatnio są takie bardzo ponure dni. Dzisiaj był ładniejszy dzień, ale generalnie no czuję, że już przyszła jesień i może to jest to, ale to jak ja się tragicznie czuję. Jak ja normalnie nie mam bólu w głowie, to ja totalnie nie jestem przyzwyczajona do tego, że ja rano wstaję i mnie tak boli głowa. Dopóki nie zjem, nie napiję się czegoś i nie wypiję kawy. Co się dzieje? Halo, Niunia, co ty przyszłaś pranie robić? Co? Pranie przyszłaś robić? A! Stop! Stop! W ogóle kupiłam sobie tą piżamkę na Vinted i to jest piżamka z Petit Bateau. Ciężko mi to wymówić, bo to jest po francusku, więc na pewno nie wymawiam tego poprawnie, bo po francusku wszystko wymawia się inaczej niż się pisze, więc pewnie petit bateau. A ty Zoe, nie, to jest jedyny przycisk, dobra, jeden z dwóch przycisków, których nie wolno klikać, okej? Okay? Ej, nie wolno. Posłucha czy nie posłucha? Nie wolno. Nie. Nie Zoe. Nie wolno, żeś się uwzięła na tą pralkę. No, w każdym razie, tak jak mówiłam, jestem tak zmęczona, że jest to dla mnie szokujące. Ja dawno nie miałam takiego dnia, żebym ja spała 12 godzin i nadal czuła się zmęczona. Jest to dla mnie nie do pojęcia. Może kwestia tego, że znowu zaczęłam pić więcej kawy, ale i tak nigdy nie przekraczam ilości 3 kaw dziennie, więc to nie jest nie wiadomo jaka ilość. No kurde, w ciąży jest dozwolone wypić 2 filiżanki kawy, więc nie do końca wiem, o co tu chodzi. Ale może powinnam pić więcej wody? Na pewno powinnam pić więcej wody. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. W ogóle od kiedy się tutaj wprowadziliśmy, to z miłości do wyspy kuchennej przyszliśmy do nienawiści, bo tutaj wszystko się odkłada, bo wiecie, tutaj się przechodzi, się kładzie. I tutaj widzicie, jest mnóstwo rzeczy, które tu w ogóle nie powinny leżeć. I tak się tutaj kumulują, tak więc trzeba je non-stop sprzątać i non-stop się kumulują. Jestem ciekawa, czy też macie taki problem, bo o magicznej szufladzie w kuchni każdy wie, ale jestem ciekawa, czy macie też takie miejsce w domu, tak typowo w domu wiecie, że się odkłada na wierzchu. Zoe, czy ty serio wyjęłaś brudny nóż ze zmywarki? Serio? Nie wolno.